Ej, widzowie, bo chyba skrzynia klacz jest na tendencji wzrostowej. Uuu. A to oznacza ogółem, że możliwe, że cały rynek Steam znowu wjedzie na taką tendencję, na jakiej był. Uuu. I wtedy okaże się, że chociażby skrzynia Snakebite może z powrotem wrócić do swojego poprzedniego piku. Hu Co oznacza... Ogólnie, że moja inwestycja nie była taka zła, gdyby to wszystko się potwierdziło. Ogólnie mamy nadbudowę na 59 groszach, jak widzicie. Więc co ciekawe, wczoraj dosyć mocno to się słabo prezentowało, aczkolwiek dzisiaj się prezentuje lepiej. I jako, że ten film najprawdopodobniej został zdemonetyzowany przez YouTube, ponieważ, no nie wiem czemu, to weźcie zajrzyjcie do opisu i tam jest film, który możecie sobie odpalić w tle i ogólnie na nim dostaje pieniądze, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. A jeżeli nie, no to trudno. Ale dla widzów jest taka opcja po prostu. Nie musicie nic płacić. Możecie odpalić sobie filmik w tle. Jest gitara. Ale ogólnie mówię to po to, że po prostu tą skrzynię, gdzieś tam dalej można kupić za 60 groszy. A możliwe, że po prostu tendencja, która jest na klaczu, przełoży się na nią. Więc to jest taka opcja, o której chciałem Was poinformować. I jak coś, to poprzedni film był dla Beki. Naprawdę był dla Beki. Wiem, że mi teraz nie wierzycie, ale serio był dla Beki. Taki był plan. Trzymajcie się na razie.